Po prawie 180 dniach przerwy, wczoraj ponownie zagrałem w Call of Duty Warzone 1. I love it! Jeżeli macie tylko taką możliwość, to proszę was bardzo, wróćcie chociaż na chwilkę do poprzedniej części Warzone, żeby zrozumieć, jak pod wieloma względami Warzone 2 dosłownie cofnęło się w rozwoju, bo to od razu czuć, w pierwszym meczu, który dosłownie zagracie. Tak było w moim przypadku. Szczerze mówiąc, od dawna tak dobrze, grając w Call of Duty, się po prostu nie bawiłem. Ja jestem oczywiście Goldzor i słuchajcie, mam do was proste pytanie. Czy chcecie content z Warzone 1 na kanale? To może być po prostu gameplay. Taki stricte gameplay, jakby był z Warzone 2, tylko z Warzone 1, gdzie po prostu przypocę się, będę tryhardował i będę próbował robić fajne rzeczy. Albo może to być, moi drodzy, również legendarny i co, jak na mój kanał, dosyć dobrze znany format, czyli Szczury Kaldery, bo tak, Szczury Kaldery nie wyginęły. Szczury Kaldery mają się dobrze na kalderze. Szczury Kaldery dalej są. Oj, dalej są. Uczcie się na błędach, a wrócicie silniejsi. Zostawiam więc was z moimi pierwszymi odczuciami, pierwszymi pięknymi chwilami po powrocie, po prawie półrocznej przerwie do Warzone 1. No i dajcie znać, czy jeżeli ktoś, bo pewnie ktoś się znajdzie, kto też ostatnio wrócił, odpalił to Warzone 1, jakie wy macie odczucia? Bo wczoraj, rozmawiając z wami na czacie, z tymi, którzy byli oczywiście na streamie, chyba doszliśmy do wniosków, że Warzone 1, jak bardzo było w pewnym momencie hejtowane, to jednak było niesamowicie fajną i przyjemną grą. No tak po prostu było i jak wiele rzeczy, najłatwiej jest to docenić, gdy już to w pewnym sensie stracimy. Miłego oglądania i czekam na wasz odzew. Jaj, patrzcie. Moja ulubiona operatorka, nie? Rafe. Najlepszy skin z Warzone 1. Proste, że tak. Najlepszy skinek. Dobra. Widzowie, to co? Lecimy na hot dropa chyba, nie? Pik! Proste, że tak. Proste, że tak. Na pik lecimy. Ja pitole. Niby znam doskonale tę grę, ale mam wrażenie, jakbym, nie wiem. Ty, tu można strzelać w powietrzu też. Oła! Kocham! Tylko że nikogo nie mogę. Nie ma przede mną. Mnie zaraz w plecy zabiją. O kurde, co mi dało? Ty, nie ma tu broni. Delfik. Lien na 57, to jest syf ta broń. Oj. MP40. Sklepy przenośne. What the fuck? Sklepy przenośne, zapomniałem o tym. Mam wrażenie, jakbym miał mniejsze FOV. Muszę sprawdzić to FOV. Chłop tu jest. To jest mój pierwszy mecz w Warzone 1, nie wiem, od pół roku? Ja nie wiem nawet od ilu, ale bardzo dawna. Tu chłop leci, ale na górę mi poleci.
Atomik. Jaki pierwszy kill? Bajem, drugi. Speed boosty! Speed boosty! Ej, ja mam jakieś zaćmienie mózgu. Ja zapomniałem, że tu były takie rzeczy. Przenośne sklepy, speed boosty. Pro. Wejście do gułagu. Ja pitole, przecież patrz jak się z tym speed boostem porusza. To jest prędkość, z jaką jedzie auto na Almazrach, nie? I love it. I love it. Kocham to. Patrzcie, przenośny sklepik. Cyk. Hello. Hello, my boy. Come to puppy. Mam jakiegoś świeżego gracza. Przepraszam. Przepraszam, skarbie. Bayern, let's go! Dzięki za gifciora, byku. Siema, ryba. Witam wszystkich, widzowie. Z kimś nie przywitałem, to witam teraz. Niedaleko jest jakaś tajemnicza maszyna. O kurde! To dawało takie boosty, pamiętam, tylko... To był chłop. Nie mam hajsu. Zapomniałem, jak to działa. Ej, strasznie małe są te autka na minimapie. Strasznie małe są te autka, nie? Ta minimapa zawsze, te ikonki były takie małe? Nie no, ten movement, serio, naprawdę, niech... Ej, czemu ja miałem ping BSP? What the fuck? Czemu ja miałem ping BSP teraz taki? Co to było? Koleś jest na dachu, co? Siot mnie przestraszył! Black Gold, 10 złotych. Jak dobrze cię widać, dwa żony jedne i ja też wróciłem. Dzięki, Black Gold, za dyszkę. Ja też się cieszę, że wróciłem. Dzięki bardzo. Jak mnie przestraszył. Zagrożenie. Nie widzę, gdzie strzelam. Ginę. Uff. Na farcie, na farcie. Widzowie, to jest pierwszy mecz. Ja wam to potem pokażę po tym meczu, od kiedy to jest pierwszy mecz. Ja myślę, że to może być pół roku, nie? Muszę to kupić, to jest jedyny słuszny wybór na teraz. Piękna, piękna, piękna jest ta różnica w movemencie, nie? Totalnie mi nie chodzi o slide cancel, naprawdę. Ten slide cancel, no ja lubię, tak? Ale ogólnie wszystko jest szybsze, nie? Czasy przycelowania, skakanie. Wszystko jest szybsze, wszystko. Tu jest pingo. Nie, to nie jest pingo. Okej, ktoś się tu zabił. Pingo, taki morderca. Tu jest pingo. O kurwa, jaki... Wow, jaki on miał tutaj bicie na mnie. Ale pingo coś strzela, nie? Pingo coś strzela już. To mu trzeba oddać, że mnie ładnie zbimował.
Okej, przegrałem to. Przegrałem to na blisko. Bywało gorzej. Nie, tu jest koleś jakiś. Za nim lecę, dobra. Znalazł się sam. Nie wiem, czy to koleś z gułagu, czy nie. Ale pała. Takie średnie te bronie. Co to jest za broń? Ja myślałem, że to jest snajperka. Nie! Zbliża się chmura tam. Wyznaczamy nową bezpieczną strefę. O nie. Takie złe przyzwyczajenia z Warzone 2, wiecie? Jakby chce się kłaść cały czas i tak dalej. A to nie jest tak skuteczne tutaj. A? 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 What? Nie mogę trafić. Jak się przestraszyłem! Wiecie, co jest takim moim głównym zarzutem do Warzone 1? I zauważam to naprawdę od razu, przechodząc z Warzone 2. I to jest naprawdę dużo lepsze w Warzone 2. Wiecie co? Widoczność. Widoczność. Ja go nie widziałem totalnie. Granatowy skin stał tutaj. Patrzcie, jak tego skina nie widać, nie? Ja go w ogóle nie widziałem. Ale tu pasja jest grana, ty. What are we doing, my boy? Zaznaczyłam punkt nawigacyjny. Drogi BSP aktywny! Siądę za kierownicą. Automat? Oczywiście, że pamiętam automat. Stachary. Automat to przecież taka piękna broń była. Miny. Zapomniałem, że istnieje coś takiego jak miny, nie? Wyśpię się po śmierci. Tracicie teren, ruchy! Zapomniałem, że istnieją takie rzeczy jak miny. Siądę za kierownicą.